Wielki jest nasz Bóg. Chwała Bogu. Tematem dzisiejszego kazania będzie służenie, jak już zauważył wcześniej i powiedział o tym Jonasz, że przerabiamy dyscypliny duchowego życia i jedną z tych dyscyplin jest służenie, służba inaczej. I to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, dotyczy nas wszystkich, każdego z nas, bo zawsze komuś służymy. Dla mnie ten temat jest o tyle bliski, że wcześniej, zanim się nawróciłem, też służyłem, tylko w innym aspekcie. Trochę inna była służba. Kiedy służyłem w wojsku, w marynarce, z tej służby nie było tyle radości, co jest wtedy, kiedy człowiek nawróci się, kiedy służy Panu Bogu. To jest zupełnie inne podejście. Ponieważ początkowo musiałem robić tylko to, co musiałem i słuchać przełożonych, wykonywać rozkazy. Natomiast kiedy się nawróciłem, robiłem to z serca i chciałem to robić. I to zupełnie inne podejście, jeżeli mamy postawę właśnie sługi. Jakie znaczenie ma to słowo usługiwać współcześnie? Słownik PWN mówi między innymi tak. Służba, usługiwanie. Być dla jakiejś sprawy lub dla kogoś użyteczny. Działać w interesie czyjegoś dobra. Być używanym jako coś. Być czynnym. Czynić, działać, pomagać. Poświęcać się. To kilka tylko znaczeń, jest ich o wiele więcej, ale takie znaczenie ma słowo służyć i usługiwać. Już w księdze Izajasza mamy zapowiedź przyjścia na ziemię doskonałego sługi. Otwórzmy księgę Izajasza na 53 rozdziale. Przepraszam, 52, 13 werset. I czytamy tutaj takie słowo. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. I dalej. A jego postać nie tak jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za męki swojej duszy ujrzy światło, i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa
wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Oto obraz sprawiedliwego, doskonałego sługi, zapowiedź przyjścia Pana Jezusa, doskonałego sługi. Już Izajasz dużo wcześniej, przed tym jak Pan Jezus przyszedł na ziemię, to przepowiedział. W tym fragmencie widzimy sługę, który jest wybrany przez Boga i którego Bóg popiera i kocha. On jest pod wpływem Ducha Świętego i między innymi po to, aby nadać prawo narodom, jak czytamy. On jest tym, który trzciny nadłamanej nie dołamie i knota dogasającego nie dogasi. Właśnie taki jest ten sługa, który z więzienia oswobodzi tych, którzy są w ciemności. Izajasz opisuje idealnego sługę i zarazem jest to zapowiedź przyjścia na świat Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który choć był Bogiem, nie upierał się przy tym, ale przyjął postać sługi. Jak czytamy też Filipian 2, 5, 8, na potwierdzenie tych słów otwórzmy Filipian i przeczytajmy 2, 5, 8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a ukazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pan Jezus jest idealnym sługą i zauważmy Jego pokorną postawę na kartach Biblii. Postawę, która charakteryzuje Boga i zarazem człowieka, Jezusa Chrystusa, który służąc oddaje swoje życie za innych. Jak dostrzegamy zapewne w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa, usługiwanie najbardziej pomaga pokorze. Człowiek usługujący jest pokornym. Jego pokora jest widoczna w każdym miejscu, w którym spotykamy Pana Jezusa. W działaniu, w relacjach z ludźmi widzimy Jego uniżenie i pokorę. W Ewangelii Jana 4:34 czytamy takie słowa, które wypowiada sam Jezus. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Nie Jego wola ma się dziać, ale wola Tego, który Go posłał. Postawa pokornego sługi, który jest nasycony, nakarmiony tym właśnie z tego, że może pełnić wolę Ojca. Jezus dobrowolnie zrezygnował z zaszczytów, które miał u Ojca. Przyjął postać ludzką, postać pokornego sługi. Nie Jego wola ma się dziać w tym, co robi, ale wola Ojca. Pan Jezus jest całkowicie i zupełnie tym, który odrzucił system hierarchii, jaki obowiązywał w tamtych czasach. Mówi on do swoich uczniów w Mateusza 20:25-28. Wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami. A jak miało być pośród nich? Czego oczekiwał od nich Pan Jezus? I dalej czytamy, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył. Chciałbym, abyśmy teraz bliżej przyjrzeli się pewnej sytuacji, która miała miejsce przed męką Pana Jezusa na krzyżu. Jest moment, w którym Jezus zapowiada po raz trzeci swoją śmierć. A co wtedy dzieje się wśród uczniów? Pamiętamy? O czym mówi wtedy Pan Jezus, a o czym myślą Jego uczniowie? Zupełnie o czym innym. On przygotowuje swoich uczniów do ważnego wydarzenia. Można by powiedzieć, że to wydarzenie najważniejsze w dziejach ludzkości. Przygotowuje ich do tego, że pójdzie na śmierć. Zwróćmy uwagę, nad czym oni wtedy
zastanawiają się, o czym rozmyślają. Przeczytajmy teraz dwa dłuższe fragmenty z Ewangelii Mateusza, pierwszy, 20 rozdział, otwórzmy, wersety 17-28. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, złożyła mu pokłon i poprosiła go o coś. A on jej rzekł: czego chcesz? Rzecze mu: powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, a drugi po lewicy twojej w królestwie twoim. A Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Mówią mu: możemy. Mówi im: kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało przez Niego przygotowane. A gdy to usłyszało owych 10, oburzyli się na dwóch braci. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: wiecie, iż książęta narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I drugi fragment z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, wersety 14-27. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owocu winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które za was daję. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Lecz oto ręka tego, który mnie wydaje, jest ze mną przy stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak było postanowione, ale biada temu człowiekowi, który go wydaje. A oni zaczęli wtedy wypytywać jeden drugiego, który z nich miałby to uczynić. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy. Tu w innym tłumaczeniu jest słowo najmłodszy. A ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Tak mówi Jezus do swoich uczniów. Widzimy, że w obu tych sytuacjach Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów na to, co ma przyjść. Zapowiada zdradę jednego z nich i mówi o swojej męce, która za chwilę nadejdzie. A jego uczniowie? Wydaje się, że zupełnie nie pojmują tej chwili. Nie rozumieją tragedii, jaka się w tym momencie rozgrywa. Ich myśli wtedy zataczają koło
nie wokół nadchodzącej hańby ich mistrza, ale wokół chwały, przyszłej chwały w królestwie. Jakby nie słysząc słów ich nauczyciela, w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości, w obliczu zbliżającej się tragedii, która za chwilę ma się rozegrać na oczach ich, uczniowie dają się ponieść swoim ambicjom, by zajmować najwyższe miejsca. O to im chodzi. Najlepiej po prawicy i po lewicy króla. Być może, aby pełnić kierownicze jakieś role, funkcje. Aby być obdarowanymi honorami, cieszyć się uznaniem. O tym właśnie w tej chwili pomyśleli uczniowie. I widzimy, że wdają się nawet w spór o to, kto z nich jest największy, najważniejszy, najbardziej znaczący. Oni kłócą się przy wieczerzy, wtedy, gdy Jezus mówi do nich, będzie wydany na śmierć. Kiedy mówi, że jeden z nich go zdradzi. Ich rażące wywyższanie się właśnie kontrastuje wyraźnie z poniżeniem, jakie ma przyjść na Pana Jezusa. W ich słowach i zachowaniu Jezus rozpoznaje ducha tego świata. Duch tego świata jest zupełnie innym duchem niż duch Królestwa Bożego. W Królestwie Bożym panują przecież Boże zasady, które nijak się mają do tych ludzkich. Pan Jezus kategorycznie przeciwstawia się ideom ludzkich zasad zarządzania, wchodzącym często do Jego Kościoła też. I mówi, nie tak ma być między wami. Nie tak. Nie jak. To znaczy nie jak. Co jest nie tak we wszechobecnej na świecie hierarchicznej strukturze władzy? Jak myślicie? Pan Jezus zwraca uwagę na kilka elementów. Po pierwsze mówi, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi. W Biblii Tysiąclecia jest przetłumaczone, władcy narodów uciskają je. Użyte w oryginale słowo oznacza absolutne panowanie. To słowo również używane jest w kontekście podbijania innych narodów. Podbijania ich w niewolę. To słowo oznacza także kontrolowanie. Po drugie, Pan Jezus mówi, że ich możni rządzą nimi samowolnie. Według własnego widzimisię. W Biblii Tysiąclecia jest to oddane w taki sposób. Wielcy dają im odczuć swoją władzę. A między wami ma być nie tak. Nie tak. I to wyrażenie opisuje dominację nad podwładnymi. Taki system jest obecny w wojsku. Tam jeden drugiemu jest podporządkowany. Tam działa się na zasadzie rozkazu. Ale nie tak jest w Królestwie Bożym. Biblia Brzeska mówi, a ci, którzy nad nimi moc mają, zowią się dobrodziejami. Inne tłumaczenie mówi, władcy przybierają miano dobroczyńców. Często tyrani nie chcą, aby ich samowola i samolubstwo było obnażane. Lubią natomiast, kiedy ludzie im schlebiają, kiedy wychwalają ich. Łaskawie się wtedy uśmiechają nawet. Tak jak na wielu filmach oglądamy Stalina, kiedy się cieszy, jak mu ludzie klaszczą, oklaskują, wywyższają. Obecnie mamy takie piękne obrazy, kiedy widzimy w telewizji Kim Jong-una, następcę Kim Il-sena, któremu klaszczą przez pół godziny, oklaskują, wywyższają. On jest wtedy takim dobroczyńcą, opiekunem, ojcem narodu. I wywyższają go. To ludzie żądający bezwzględnego posłuszeństwa. Pan Jezus przestrzega swoich uczniów przed myśleniem o Bożym Królestwie właśnie w takich kategoriach. W kategoriach władzy. Gdzie wysoko postawieni administratorzy rządzą, panoszą się, kontrolują, narzucają swoją wolę i zmuszają innych do posłuszeństwa. Do pochlebstw i płaszczenia się przed nimi. Takie struktury i układy nie mogą być tolerowane w Kościele, w
Kościele Jezusa Chrystusa. Bez względu na to, czy to jest Kościół 200, 30 czy 3-osobowy. Nie może tak być. Pan Jezus powiada, nie tak być ma między wami. A zatem jak ma być między nami? On powiada, kto prawdziwie największy między wami, niech będzie jako ten najmniejszy, inaczej najmłodszy. A ten, który przewodzi, niech będzie jak sługa. Użyte tutaj greckie słowo doulos oznacza niewolnik. Sługa, niewolnik. A więc przewodzący ma być jak niewolnik, człowiek do usługiwania innym. To jest odwrócenie całkowite tego, co na ziemi. Tego, co obowiązuje współcześnie w hierarchii tej władzy, która panuje. Pan Jezus sprowadza rolę przywództwa do uniżonej służby, a wielkość w Królestwie Bożym uzależnia od zajęcia ostatniego miejsca. Synowie Zebedeusza, o których czytamy, nie wiedzieli, o co prosili tak naprawdę. Nie mieli pojęcia, że najpierw trzeba stać się najmniejszym, sługą wszystkich, aby kiedyś zasiąść po prawicy króla. Bo to oznaczało oddać życie za innych. Wcześniej wspomniałem, że Jezus powiedział, kto jest największy między wami, niech będzie najmłodszy. Jest tłumaczenie też właśnie najmłodszy. W czasach Pana Jezusa w Izraelu to właśnie najmłodszy w domu miał usługiwać domownikom. Kiedy w domu nie było sługi, taki ktoś na wzór przynieś, wynieś, pozamiataj. Taka była rola najmłodszego, który był pewnego rodzaju chłopcem na posyłki. I on wiedział, jak ma czynić i co ma robić. Kiedy ojciec i matka wołali przynieść to czy tamto, to on to robił. Usługiwał. Nie miał z tym problemu żadnego. Nie doczytałem się, czy to przynosiło mu radość, ale wierzę, że tak było. Ten najmłodszy zapewne cieszył się, kiedy mógł ojcu czy mamie pomóc. Mógł umyć nogi swojemu ojcu, przynieść posiłek do stołu i inne rzeczy. Starsi pamiętają, że w naszych domach też kiedyś tak było, że najmłodszy w domu zawsze był na posyłki, do usługiwania. Młody, przynieś to, przynieś tamto, jedź na targ, przynieś zakupy. Było tak. Teraz to zwykle mama i tata robią to za dzieci. Ale wcześniej było inaczej, przyznacie. A dzisiaj jak jest z najmłodszymi w naszych domach? Chucha się, dmucha, aby wszystko mieli. I broń Panie Boże, aby za dużo nie przemęczali się. I potem wyrastają na tych, których ciągle trzeba obsługiwać, którzy nie chcą służyć. Nie wiedzą, co to znaczy służyć. Pan Jezus mówi, że taka postawa takiego chłopca na posyłki, który czeka na to, aby coś pożytecznego dla kogoś zrobić, jest postawą, która charakteryzuje największych w Jego Królestwie. Taka służebna postawa charakteryzuje prawdziwych przywódców Kościoła i wszystkich tych, którym zależy na uznaniu, ale nie w oczach ludzi, ale w oczach Boga. I aby to zobrazować, Pan Jezus stawia siebie za wzór do naśladowania. Pan Jezus daje ten znakomity przykład, jak być największym w Królestwie Bożym. Znany niemiecki teolog i laureat też Nagrody Nobla, Albert Schweitzer, pisze tak. Przykład nie jest najlepszą metodą nauczania. Przykład jest jedyną metodą nauczania. Pan Jezus wobec uczniów ciągle pokazywał przykład, jak mają czynić, co mają robić. Wsłuchujmy się więc w te przykłady i zapamiętajmy je na całe życie. A one, wierzę, będą błogosławieństwem na naszej drodze do wieczności. Wiemy, jaki przykład dał Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Jak się uniżył. Chrześcijanin może uczyć się od wielu mężów wiary i może znaleźć przykłady do naśladowania, jak służyć. Ale zawsze najdoskonalszym i niedoścignionym przykładem będzie sam Jezus.
We wszystkim, co robimy, powinniśmy zadawać sobie pytanie, co Jezus zrobiłby w tej sytuacji, jak On postąpiłby w tym czy w tamtym, gdyby był na moim miejscu. Myślę, że na tym między innymi polega uświęcenie, abyśmy ty i ja ciągle starali się brać przykład z postawy Jezusa, z postawy Mistrza. Brać przykład i zastosować go w życiu to jest sedno usługiwania według Bożych standardów. Tutaj również przy tej okazji, kiedy mówimy o służeniu, możemy spojrzeć na postać apostoła Pawła. Bardzo wyrazista postać. On w swoich listach wielokrotnie podkreśla to, iż jest sługą Jezusa Chrystusa. On stał się niewolnikiem Jezusa z wyboru. To dosłownie możemy powiedzieć o apostole Pawle, ponieważ jak wiemy, został uwięziony ze względu na Jezusa, ze względu na Ewangelię. Paweł, kiedy się dowiedział, że Jezus uwolnił go od grzechów, stał się sługą sprawiedliwości. Czytamy w Rzymian 6,22. Jesteśmy oddani na służbę Bogu. Każdy z nas jest oddany na służbę Bogu. Apostoł Paweł był tym, który po doświadczeniach z drogi do Damaszku totalnie został przemieniony. On już wówczas nie myśli o sobie, ale myśli o Chrystusie. Żyje Chrystusem. Chrystus żyje w nim. Pisze apostoł Paweł w jednym ze swoich listów, że wszystko uznaje za śmieci ze względu właśnie na Jezusa. Nawet dobitniej podkreśla to słowem, które oznacza gnój. Wszystko uważam za gnój. Ze względu na Chrystusa. To, co osiągnął, co miał, uważał za nic. Ze względu na Chrystusa. Jak wielka pokora i uniżenie charakteryzowało apostoła Pawła w tych słowach. I wielokrotnie oddaje się Bożej sprawie, bezkompromisowo. To również przykład do naśladowania w służbie, w naszej służbie codziennej. Apostoł Paweł, jak wiemy, troszczył się również o innych, o swoich współbraci. Pamiętamy, jak zbierał datki na tych, którzy w Jerozolimie zbyt wcześniej wszystko oddali. To on troszczył się o nich. Paweł zatroszczył się o braci i siostry. To jemu zależało, aby ich wspomagać. To postawa godna naśladowania, postawa sługi. Apostoł Paweł w liście do Filipian 2:20 pisze o swoim bliskim współpracowniku Tymoteuszu tak, że nie ma takiego drugiego, który by tak szczerze troszczył się o nich, bo wszyscy szukają swego, a nie tego, co Jezusa Chrystusa. Wszak wiecie, że on jest wypróbowany, pisze Paweł, gdyż jak dziecię ojcu, tak on z apostołem Pawłem służył Ewangelii. Jak dziecię ojcu, mówiliśmy o tym najmłodszym, że służył w domu. Tutaj podkreśla apostoł Paweł, jak dziecię ojcu, apostoł Paweł również służył Ewangelii. Szukać tego, co dobre w oczach Jezusa, to jest znamienne dla prawdziwego sługi. Apostoł Paweł, jak wiemy z jego listów, miał wielu tych, których nazywał współsługami, oprócz Tymoteusza. I czytając zauważyłem, że wyróżnia tutaj Epafrasa, współwięźnia w Jezusie Chrystusie, oraz Tychikusa, którego nazywa wiernym sługą, umiłowanym bratem. Ci dwaj bracia byli bardzo oddani dla sprawy Ewangelii. Usługiwali także apostołowi Pawłowi, kiedy był w więzieniu. Troszczyli się o niego. Z kolei w liście do Tytusa apostoł Paweł pisze 8:14, a niech i nasi uczą się celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. Widzimy, apostołowi Pawłowi zależy na tym, aby jego współbracia byli użyteczni. Aby nie byli nieużyteczni. Użyteczny sługa. Tego, jak czytamy, trzeba się uczyć. Uczyć być sługą. To jest postawa serca. To nie jest żadna funkcja. To jest postawa serca. Nie możemy być tylko tymi, którzy widzą czubek własnego nosa i troszczą się, żeby nam samym było dobrze tylko. Nie o to chodzi.
Prawdziwy sługa zawsze jest gotowy, aby pomóc i potrafi służyć, uniżyć się. Powinniśmy wiedzieć też to, iż całe usługiwanie dla innych wypływa nie z czego innego, jak ze służby dla Boga. Jeżeli rzeczywiście chcesz służyć Bogu, to będziesz służył i też innym. A służba dla Niego i dla ludzi wypływa nie z czego innego, jak tylko z przykazania miłości, o którym już tu wcześniej Jonasz wspominał. W Ewangelii Jana, 13 rozdział 34-35 czytamy: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tych innych ludzi do naśladowania możemy jeszcze wielu znaleźć w Biblii. Jednak najwyższym i najdoskonalszym wzorem będzie zawsze niezmiennie sam Pan Jezus. Musimy pamiętać o Jego posłuszeństwie wobec Boga i licznych przykładach Jego nawoływania do swoich uczniów, aby Go naśladowali. Jezus ciągle pokazuje swoim uczniom, jak mają czynić, co robić i jak robić, aby podobać się Bogu. Czy ty i ja chcemy się podobać Bogu, czy ludziom? Czy chcemy być użytecznymi sługami? Właśnie przykładem tym, jak postępował w różnych sytuacjach, pokazywał Pan Jezus uczniom, jak mają czynić, jak się zachować. I ten przykład jest wzorem do dzisiaj, po prawie 2000 lat. Ten przykład jest niezmienny. Jezus przynosi nam uświęcenie i przemianę na Jego podobieństwo. Pokazał nam też, jak miłować do końca. On umiłował do końca, do śmierci. Kiedy coś robimy, musimy zadawać sobie pytanie, to proste pytanie, co Pan Jezus by zrobił w takiej sytuacji? Jak On by się zachował? Musimy zadać sobie też pytanie, czy jesteśmy gotowi zrobić tak samo? Czy gotowi jesteśmy pójść w Jego ślady, bez względu na to, jakie to może być trudne, bez względu na to, czy to nam przyniesie może jakąś hańbę, że czasami musimy poświęcić czas jakiś, pieniądze, może nasz święty spokój, może musimy to poświęcić. Choć mamy te słowa w Biblii zapisane tyle razy i wydrukowane na kartach Biblii, głosimy o tym, jak służyć, w jaki sposób być sługą na wzór Jezusa, to ciągle mamy z tym problem. I ja mam z tym ciągle problem. Może wy nie macie. Ja mam. Dlaczego tak jest? Ponieważ coś takiego jest w ludzkim sercu, co chce być zawsze na przodzie. Coś, co ciągnie w górę. Coś, co chce dominować. Coś, co chce rządzić. To coś mówi, że ta służba nie dla mnie. Niech to zrobią inni. Ja jestem do wyższych celów. Nie macie takich myśli czasami? Czy nie spotykamy ludzi w kościele, że tak myślą? Posprzątać, przygotować poczęstunek dla braci i sióstr po nabożeństwie, umyć podłogę, wynieść śmieci, to coś takiego mało znaczącego. Nie mogę tracić na to czasu. Przecież ja jestem do wyższych celów. Do czegoś lepszego stworzony. Nie macie takich myśli czasami? U uczniów Jezusa było pewne tarcie, odnosząc się do przytoczonych wcześniej wersetów. Była pewna rywalizacja. Prowadzili czasami cichą, a czasami też słyszalną rywalizację o najważniejsze miejsca między nimi. Prowadzili to dlatego, że właśnie ta postawa egoistyczna odzywała się, pomimo to, iż byli uczniami Jezusa. Oczywiście oni walczyli o najważniejsze miejsca w Królestwie Bożym, u boku Jezusa. Ale kiedy trzeba było innym usłużyć, to wcale się nie spieszyli do tego.
Widzimy, że nawet podczas tej ostatniej wieczerzy, którą mieli spożyć ze swym mistrzem, nikt nie wpadł na pomysł, aby zacząć umywać nogi. W 13 rozdziale Ewangelii Jana mamy opis tej całej sytuacji, kiedy siadają do wieczerzy z tymi brudnymi nogami. Nie ma sługi, który by mógł usłużyć. Czekają, aż ktoś z nich stanie się tym najmniejszym, najmłodszym i umyje im nogi. Nie znalazł się nikt. I zapewne po chwili konsternacji, ciszy, oni patrzą, że ich mistrz bierze miskę, fartuch, mydło być może i ręcznik i obmywa im nogi. I pokazuje, jak służyć. Pan Jezus robi to nie dlatego, aby wywrzeć jakiekolwiek wrażenie na nich, ale po to, by ich nauczyć lekcji pokory i usługiwania. Tym czynem przedstawił im prawdziwą postawę wielkości w Królestwie Bożym. Teraz mogli zobaczyć, kto jest największym w Królestwie Bożym. To nie był jego taki pierwszy przykład do naśladowania, ponieważ całe jego życie było nacechowane pokorną służbą. Bywało tak, że przez to, że zajmował się ludźmi, sam chodził głodny, zmęczony, ale poświęcał się dla ludzi. Oddawał im cenny czas. Czy on kiedykolwiek kogoś zmuszał do tego, aby jemu byli poddani? Nie. On pokazał to swoją postawą sługi, poddania, oddania siebie. Czy szukał jakiejś wygody, prestiżu, wykorzystując do tego innych? Nie. On robił to sam. Zastanawialiście się, gdzie jest źródło takiej postawy? Dlaczego tak właśnie postępował Jezus Chrystus? Skąd możemy my się tego nauczyć? Oczywiście odpowiedź może być prosta, od Jezusa. Tak możesz powiedzieć. Ale potrzebujemy tego czegoś w naszym wnętrzu. Taka postawa wypływa ze środka. To jest postawa z głębi naszej duszy. Bo w moim sercu jest przecież ciągle chęć bycia pierwszym. Czyż nie tak? Chęć tego, abym był zauważony. Jest taka we mnie i w tobie chęć do tego, abyśmy byli wychwalani przez innych. W moim sercu jest przecież chęć bycia zauważonym, docenionym, pochwalonym przez innych. Przecież tak ciężko pracuję dla Pana. Czy nie mamy czasami takich właśnie myśli? Skąd mieć postawę, by się cieszyć z tego, by być najmniejszym sługą? Skąd to wziąć? Otwórzmy Ewangelię Jana, 13 rozdział i przeczytajmy pierwszy wiersz. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. On ich umiłował aż do końca. I wiersz 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I jeszcze otwórzmy Efezjan 5, 1 do 2 werset i 25. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za was jako dar i ofiarę Bogu miłą. I werset 25 brzmi tak. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Tak umiłował Chrystus swój Kościół. Mam takie przekonanie, że to właśnie Boża miłość jest źródłem, z którego wypływa postawa uniżonego sługi.
Służba bezwarunkowa z oddaniem. Ta miłość była w sercu Jezusa. On nas umiłował. On zniżył się i przyszedł na ziemię, dlatego że nas właśnie umiłował. I służył też dlatego, że kochał nas wszystkich. Tych wszystkich, których spotykał na swojej drodze, kochał. Czynienie dobra, umiłowanie o sobie jest radością serca i żaden trud nie jest zbyt wielki, by się go podjąć, jeżeli kochasz. Żadna służba nie jest zbyt niska czy upokarzająca, kiedy robimy to dla osoby, którą kochamy. Tylko dumne, samolubne serce będzie niechętne, aby się uniżyć i szukać wymówek przed służbą. Bracia i siostry, posłuchajcie, to pycha i duma w ludzkim sercu wstrzymuje nas przed zajęciem niskiego miejsca, przed popatrzeniem na drugiego brata czy siostrę jak na wyższych od siebie, na tych, którym winniśmy umywać nogi, którym winniśmy służyć z oddaniem. Biblia przecież zachęca nas, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Popatrzmy na obraz matki, która troszczy się o swoje dziecko. Przecież ona staje czasami 10 razy dziennie, w dzień, w nocy. Dlaczego to robi? Bo musi? Nie, dlatego, że kocha swoje dziecko. Dlatego, że kocha. Prawdziwa miłość nie potrafi być bierna. Nie potrafi być bezużyteczna, ale ciągle daje, ciągle służy i szuka nowych możliwości do tego, aby służyć. I to właśnie ta miłość sprowadziła Pana Jezusa na ziemię, aby usłużyć nam do końca, umiłować do końca. Winniśmy modlić się o to, aby Bóg otworzył nasze oczy na ten ogromny obraz miłości do nas, na tą miłość, którą Chrystus pokazał. Jeśli ta miłość przeniknie nasze serca, to będziemy także pragnęli zajmować najniższe miejsca i będziemy pragnęli służyć sobie nawzajem. Będziemy pragnęli okazywać sobie szacunek z pokorą. Będziemy odnosić się jeden do drugiego i z ochotą będziemy pełnić rolę uniżonych sług. Miłość nie pozwoli nam wywyższać się, panoszyć się i kontrolować. Żadna praca nie jest zbyt hańbiąca, żaden trud nie jest zbyt wielki, jeśli masz serce pełne miłości do ludzi. Czy kochasz ludzi? Pewien misjonarz, będąc na misji wśród Indian, był bardzo chory. Leżał na swoim łożu, gdzieś tam w chacie indiańskiej, ale uczył chłopca indiańskiego alfabetu. Przyjechał w tym czasie pewien jego przyjaciel, wchodząc do tej chaty, mówi: to ty jesteś tym wielkim misjonarzem, który tak wiele lat służy tym Indianom. I ty siedzisz tu i tracisz czas na tego małego chłopca. A on mówi tak: ja obiecałem w modlitwie mojemu Bogu, że do końca moich dni będę użyteczny. I teraz nie potrafię głosić kazań, nie potrafię w inny sposób służyć, ale mogę tego chłopca nauczyć alfabetu. Chcę być tym, który jest pożytecznym sługą. Do końca. Myślę, że nie odnosi się tylko do starszych, schorowanych ludzi ten obraz, ale do każdego z nas. Ale każdy z nas, nawet ten, który już nic nie może, kiedy leży na łożu, chory być może, spracowany, zmęczony, może poświęcić czas na modlitwę o tych, którzy służą, coś robią. Możesz być użyteczny i w takiej sytuacji. Nie bądź bezużyteczny. Zostałeś obdarowany przez Boga, aby służyć. Wykorzystuj to.
Boża zasada mówi, kto się wywyższa, będzie poniżony. Kto się uniży, będzie wywyższony. Bóg codziennie przygotowuje dla nas możliwości, abyśmy mogli usłużyć innym. By zniżyć się do tej pozycji sługi, który umywa nogi. Jezus nie uważał tego za zbyt niskie zadanie dla siebie. A jak ty? Jak ty uważasz? Czy ty i ja jesteśmy prawdziwymi Jego uczniami? Skonfrontujmy to z Jego nauczaniem. Czy może jesteśmy w gronie tych, którzy mówią, Kościół niewiele może mi dać. Niewiele Kościół mi daje. A czy raczej nie powinniśmy zapytać, co ja zrobiłem dla Kościoła? Ile dobrego zrobiłem dla braci i sióstr? Nasza obecność w Kościele nie powinna być uzależniona od tego, ile możemy z niego wyciągnąć, ale raczej powinniśmy zadać sobie pytanie, ile dajemy? Ile dajemy czasu braciom i siostrom? Ile razy zaprosiłem któregoś z członków zboru na obiad czy sympatyka jakiegoś po to, aby usiąść z nimi porozmawiać, poświęcić swój czas? Ile łożę pieniędzy na to, aby zbór się rozwijał? Ile czasu poświęcam, aby angażować się, kiedy dzieje się coś w zborze? Co może wpłynąć na poszerzenie Królestwa Bożego? Myślę, że każda taka chwila, która jest chwilą usłużenia, służenia jeden drugiemu. Czy jesteś świadomy tego, że jeśli nie ty, to ktoś inny musi to zrobić? Ktoś, kto już być może to zrobił za ciebie. Bądź i ty użytecznym sługą. Zachęcam i niech ten dzisiejszy temat będzie dla ciebie i dla mnie inspiracją właśnie do tej ofiarnej służby. Ofiarnej służby Bogu i Jego Kościołowi. Pomyślmy, jakże dziwny byłby Kościół skoncentrowany tylko i wyłącznie na siebie, na sobie. Kościół pełen oczekujących na służbę. Ludzi, którzy czekają, aby ich obsłużyć. Aż ktoś nas zauważy, dostrzeże. To wtedy nie mamy do czynienia z Kościołem, tylko karykaturą Kościoła. To nie jest Kościół, jeżeli czekasz, aby cię obsłużono. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać. Mamy składać nasze członki na ofiarę Bogu miłą, bo taka ma być duchowa służba nasza. A nie upodabniajmy się do tego świata. Nie kierujmy się światowymi standardami, ale Bożymi. Boży sposób na służenie różni się od świeckiego z pewnością. Nie jest tak, że musimy wyjechać z kraju, aby służyć. Nie musisz pojechać do Chin za Hudsonem, który wyjechał tam służyć, ale możesz służyć tutaj. Możesz służyć tutaj w zborze. Jest wiele miejsc, w których możemy służyć. Ale czy ja mam postawę sługi? Takiego, który chce służyć. Mamy teraz czasy seniora. Może jest tutaj ktoś, któremu możemy usłużyć. Zaangażować się. Liderów spytajmy, czy możemy pomóc może w jakiś sposób w tym, że wielu ludzi tutaj było. Wczoraj, przedwczoraj. Może są ludzie, którym możemy pomóc. Jest to okazja do tego, aby służyć. Mamy tyle możliwości, aby być użytecznymi. Tylko musimy je wykorzystać. Nie wzbraniajmy się przed byciem najmniejszym w Królestwie Bożym. Niech to dzisiaj nie będzie tylko moje nawoływanie do służby i usługiwania, ale niech przez miłość, która przemieniła nas wszystkich i mieszka w nas, zapłonie na nowo chęć służenia innym. Chciałbym, żeby się tak stało w moim i Twoim życiu.
na chwałę Boga. Amen. Przy tej okazji chciałbym podziękować Beverly, Tedowi, tym wszystkim, o których dzisiaj już Beverly wspomniała, że mogliśmy wspólnie służyć. I to jest przywilej. Przywilej bycia sługą. I nie chodzi tu o to, żeby nas ludzie widzieli, ale Bogu chwała. To Jemu należy się cześć i chwała za to, co uczynił. I służcie jedni drugim z radością. Chciałbym, abyśmy powstali i pomodlimy się teraz. Jeżeli Bóg poruszył twoje serce i chcesz Jemu oddać chwałę, podziękować Mu za to, że możesz służyć, że możesz być tutaj, w tym miejscu, w Kościele, być użytecznym sługą, to módl się. Ja zakończę.